Dobra, hulajnoga, słuchajcie, przychodzi w takim kartoniku. U mnie jest małe uszkodzenie na kartonie. Mam nadzieję, że nic tam nie będzie, bo to jest tylko takie draśnięcie. Jest to Kugo Kirin G3. Wy też tak macie, że jak rozpakowujecie coś nowego, to już się nie możecie doczekać, żeby zajrzeć? Ja tak mam. No dobra, lecimy. Chociaż ja sobie na niej nie pojeżdżę, bo to jest hulajnoga, która, że tak powiem, ma troszkę mniejszy tonaż. Mniejszy tonaż. Waldek raczej sobie nią nie pojeździ. Dobra. Tutaj mamy ładowareczkę. Pewnie tradycyjnie 2,5 albo 3 ampery ładowania. Już Wam mówię. 2 ampery. 2 ampery, 58 i 8 V, złącze takie. Czyli tu mamy ładowarkę, oczywiście kabelek europejski. Tutaj mamy jakieś fajnie zapakowane dokumenty, mamy zapakowane. Prawie właściwie złożona. Dobra. Ups. Ok. Hulajnoga przychodzi właściwie złożona. Zobaczcie, wystarczyło tylko wyprostować ten drążek, przykręcić kierownicę na 5 śrubek, po czym przykręcić jeszcze taki błotniczek z tyłu, przeciw, że tak powiem, błotny. No i hulajnoga zasadniczo była już gotowa, więc naprawdę zajęło to, no nie oszukam, jak Wam powiem, że zajęło to w granicach 20-30 minut maksymalnie z rozpakowaniem. Koła są 10-calowe, 10x2,75. Jak widzimy, też posiada hamulce mechaniczne, tarczowe, dzwoneczek manualny. Manetkę możemy używać w ten sposób albo kręcąc tak jak motorowo, że tak powiem. No i wielofunkcyjny przycisk włączania, plus do tego, zobaczcie, jest dotykowo, również możemy korzystać z wyświetlacza, ale zaraz Wam pokażę, że lepiej to robić w inny sposób. Wygodniej po prostu. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj włączamy sobie światła. Najpierw powłączaj mi tutaj. Co się dzieje? No, naciśnij raz. Dobra, zapalił nam się i w tej chwili świeci nam się lampa tylko tylna. Naciskamy jeszcze raz. Zapala nam się tylko przednia. I jeszcze raz. Zapala nam się przód i tył. I jeszcze raz zapala nam się jeszcze taki pasek boczny. Słuchajcie, w zeszłym roku testowałem taką hulajnogę, która się nazywa G2 Max, a to jest jej tak jakby młodszy, starszy, młodszy brat G3. I co my, jakie tu my mamy różnice? Różnica w długości jest zasadnicza. Widzicie w tej chwili mniej więcej, no trochę ciężko to ocenić, ale stanąłem celowo tak na równi, żeby zobaczyć. Jeszcze z drugiej strony Wam zaraz pokażę. Taka to jest mniej więcej różnica. No ale oczywiście też będzie różnica w podejście, bo tutaj mamy podesik większy, więc możemy spokojnie postawić dwie nogi. Tamta jest po prostu dla lżejszych osób, taka, nazwałbym ją, trochę delikatniejsza. Nie wiem, czy czasami nie ma większych kół, ale to zaraz sprawdzimy. Zobaczcie, tutaj równiutko, dobra, jeszcze milimetr, żeby nie oszukać. O, teraz jest dobrze? Teraz jest dobrze, zobaczcie. Tutaj równiutko mniej więcej stoją. A tutaj mamy taką różnicę, czyli jakieś około 10 cm. Najbardziej to widać po kolumnie kierownicy, że jest to jakieś takie 10 cm różnicy. Tutaj mamy, możemy postawić na tym nogę, ale powiem Wam, że mało wygodne to jest tutaj. W tamtej jest to wygodniejsze, według mnie przynajmniej. Zaraz tutaj młody się przejedzie, to też coś powie. No dobra, słuchajcie, jak to wszystko działa. Tutaj mamy ekran dotykowy. Nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus. I tak, jeśli chcemy zmieniać moc, to zmieniamy sobie tym mode. Jeżeli chcemy włączyć światła, to też możemy, oprócz tym przyciskiem light, możemy również robić to przyciskiem tym, czyli włączaniem, wyłączaniem. Oczywiście wyłączenie hulajnogi następuje po przyciśnięciu dłuższym, włączenie również, naciskamy, włącza nam się. I taka ważna rzecz, zobaczcie, teraz hulajnoga działa tak, że jak mamy wspomaganie, to ona nam rusza od razu
jakby z tej manetki, którą możemy albo tak sterować nią, albo w ten sposób, ale chodzi o to, że od razu jakby startuje. Jeśli chcemy, żeby tak było, to musi się świecić tutaj mode, takie coś, i to się naciska poprzez przytrzymanie przycisku set. W tej chwili już manetka nam nie działa, czyli jak chcemy, inaczej działa, tylko że musimy się rozpędzać do 5 km na godzinę i dopiero nam startuje. W tej chwili już działa. Jeżeli chcemy skorzystać z tempomatu, który posiada również hulajnoga, wystarczy, jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy przy przycisku set, setem przestawiamy, czy chcemy mieć kilometry, kilometry na godzinę i kilometry, czy chcemy mieć mile. Modem, znowu, jeśli przytrzymamy mode, wyświetla nam się tempomat. I cała filozofia, cała hulajnoga została w tym momencie, że tak powiem, rozwalona. Co mi się podoba? Podoba mi się to, że tutaj pokazuje nam napięcie i pokazuje nam temperaturę chyba silnika. Tylko teraz pytanie, w jakim celu to pokazuje? Czy czasami nie w takim celu, żeby nas, że tak powiem, blokować? Ale to zobaczymy przy dłuższej jeździe, bo musimy zrobić jakiś zasięgu test. Ja teraz podłączam ją do ładowania. Niech się naładuje. Jak się troszkę pogoda poprawi, no to ruszamy w testy. Mamy dwie, to mamy jak się, że tak powiem, poruszać w czasie tego testu. Hulajnoga elektryczna Kugo Kiri można nabyć w Geekbuying, stąd zresztą do mnie przyszła. No i co można o niej powiedzieć? Producent podaje, że 60 km zasięgu możemy nią zrobić i że maksymalna prędkość jest 50 km na godzinę. Próbowałem się nią przejechać, dojechałem do 44 maksymalnie i więcej nie dała rady, więc nie ma co tutaj mówić, że tak będzie. Jeśli chodzi o obciążenie, to maksymalnie do 100 kg. Ja ważę troszkę więcej, dała radę, ale skoro producent tak mówi, więc dla bezpieczeństwa lepiej tak jej używać. Pojemność baterii 936 Wh, czyli prawie 1 kWh. No nie jest to mało przy tej wadze hulajnogi. Jednym z takich większych minusów, które ja zauważam, bo tutaj ładnie pokazują, że te lampki tak ładnie świecą do przodu, ale jednym z problemów, które ja widzę, to jest to, że można było zainwestować dosłownie, nie wiem, 2 do 5 dolarów i zamontować zamiast tej lampki gdzieś tutaj lampkę do przodu normalnie świecącą, bo te, owszem, fajnie świecą do momentu, kiedy nie skręcamy, bo jak skręcamy, to zasłaniamy te lampki. I ta hulajnoga ma bardzo fajne oświetlenie, ale to Wam pokażę w filmie. Słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o przestawianie wspomagania, czyli no mocy jazdy. Możemy to robić poprzez naciśnięcie mode na wyświetlaczu dotykowym, ale również poprzez naciśnięcie dwukrotne przycisku włącznika jesteśmy w stanie również włączać. Więc zasadniczo nie musimy dotykać tego wyświetlacza, aby móc cokolwiek pozmieniać. I to jest bardzo dobre, dlatego że w czasie jazdy nie byłoby to możliwe. To można sobie zrobić na postoju, ale nie w czasie jazdy. Hulajnoga prowadzi się bardzo fajnie i bardzo jest taka zwarta w swojej konstrukcji, czyli jakby nie pływa nam bardzo po ulicy. Oczywiście po śliskim warto nie jeździć, nie tak jak tutaj Waldek testy robi, ale czasu nie było, a chciałem to zrobić teraz, póki jeszcze nie musiałem oddać tej hulajnogi. Jeśli chodzi o tą amortyzację, która jest w hulajnodze, jest ona bardzo sztywna. To naprawdę aż dziwi mnie, że tak sztywna amortyzacja, a obciążenie tylko do 100 kg, bo ja na przykład ważę tam 116, 117, 115 kg, zależy jak i co zjem. I ja na niej też nie jestem w stanie tak bardzo ją ugiąć, więc jest bardzo taka twarda, sztywna. Oświetlenie jest ok, ale tak jak Wam mówiłem już w którymś fragmencie filmu, brakowało mi tego oświetlenia przedniego. Producent podaje również, że ładowanie tej baterii trwa 4 do 6 godzin. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, 100 kg maksymalne obciążenie, 1200 W, 50 km na godzinę według producenta jest w stanie nas udźwignąć i jest to bateria 52V, 18 Ah. Fajnie, że 52V, dlatego że wtedy mamy taką większą moc. Waga 25 kg. Czuć jak się podnosi, ale da się ją podnieść, że tak powiem. Miałem wcześniej Kugo Kiri G3 Max, no była zdecydowanie według mnie cięższa.
Mieści się do samochodu, ale zobaczcie, przy moim bagażniku no szaleństwa nie ma. Sprawdzałem ją również na takich drogach szutrowych. Bardzo fajnie się nią jeździ. Oczywiście przy 10-calowym kole no nie mamy co tutaj się spodziewać, że jak wpadniemy w jakiś dołek, to przejedziemy. Zobaczcie, tutaj podjazd pod górkę przy mojej masie dała radę. Myślę, że gdyby był może bardziej rozładowany akumulator, być może byłoby troszeczkę słabiej. Ale naprawdę fajnie, daje radę, bardzo mi się podoba ta hulajnoga, za te pieniądze jest ok. Właśnie co do pieniędzy, to jeszcze celowo nie mówię o cenie, bo cena, widzieliście ją tam na Geekbuyingu, ale można znaleźć pewnie inaczej, też troszkę taniej. Jeśli jesteście zainteresowani jakimiś kodami rabatowymi, to zerknijcie sobie w opis filmu, bo tam na pewno się jakieś pojawią, ale jakie nie powiem, bo być może coś się zmieni, więc będziemy podmieniać te kody rabatowe, gdyby coś innego się zjawiło. Czy ja polecam? Tak, nie mam z tym problemu. Już mam jedną hulajnogę Kugo Kiri i twierdzę, że jest to naprawdę bardzo fajna, budżetowa marka, która naprawdę robi bardzo fajnie, bardzo fajne hulajnogi. Naprawdę, ja nie mogę tutaj nic wielkiego zarzucić. Też nie jestem jakimś wielkim testerem i nie jeżdżę bardzo dużo tymi hulajnogami, więc ciężko mi się odnieść, co będzie po iluś set kilometrach, bo na przykład na tamtej zrobiłem raptem 300 kilometrów, więc to nie jest dużo. Ciekawe, co będzie po 1000, 2000, no ale ja akurat na hulajnogach nie jeżdżę, lubię rowery. Polecam serdecznie, jeśli ktoś ma ochotę.